Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A to oczywiście Skyrim Kijek Challenge. Tak więc dzisiaj wraz z naszym kruszakiem wyruszamy do świątyni Siwobrodych. Ale najpierw jeszcze tylko... Posłaniam cię. Najważniejsza rzecz... A gdzie to jest? Jeśli a, nasze drogi się rozeszły. Będę u siebie. Do zobaczenia, Lidia. No, tak więc jeszcze zanim pójdziemy, powiem wam tylko tyle. Pora zacząć rozwijać, no właśnie, podstawowe kowalstwo i inne tego typu kwestie, jak potem magiczne, elfie czy tam jakiekolwiek. Dobra, co tu będę tłumaczył, po prostu rozwijam kowalstwo, żeby mógł pancerz sobie nie do przejęcia stworzyć kiedyś i ewentualnie po przejściu wątku głównego, albo w momencie kiedy się poddam, żeby zamiast męczyć się z tym kijem, móc wykuć sobie jakąś broń ze smoczej kości. Chociaż nie sądzę, żebym tego dożył. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Siwobrodzi. Zobaczymy, co w ogóle od nas chcą. Ale dobra, ja w sumie wiem. Ale czego oni będą... Ale co, jak, kiedy? Zaraz zobaczymy. A zatem, smocze dziecię, objawia się w tej właśnie chwili. U schyłku epoki. Powiadam na twoje wyzwanie? Nie, nazywasz mi smoczym dziecięciem? Co to znaczy? Przede wszystkim zobaczmy, czy w istocie jesteś smoczym dziecięciem. Zasmakujmy twego głosu. To... Fus! Krzycz naraz! Pokaż nam smak swego głosu. A, czyli na nich trzeba. Super. A ja w niebo krzyczałem. Dobra. Fus! Smocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na wysokim Hrodgarze. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu Siwobrodych. Okej. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Chcę wiedzieć, co to znaczy być smoczym dziecięciem. Jesteśmy tu, by wspomóc cię w drodze do celu tak samo, jak Siwobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi przed tobą. Jestem jedyny? Jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akatosz zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Fajnie. Jesteśmy zaszczyceni móc powitać smocze dziecię na wysokim Hrodgarze. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć cię korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Okej. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Dobra. Możemy. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Lecz nie cel. Okej. Mogę już przystąpić do nauki. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar. Lecz czy masz hart i charakter, by kroczyć wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Oczywiście, że mam. Krzyczysz, mówisz w narzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech pamięcie słów mocy. Znam krzyki, które mają więcej słów. W miarę opanowania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Mistrz Einhard nauczy cię Ro, drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w smoczym narzeczu równowaga. Połącz ją z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój tuum. Ro. No dobra, dobra. Szybciej. Dobra, halo. No wciągaj moc z tego napisu, czy co to tam jest. No nareszcie. Poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku.
ten sposób my uczymy się krzyków. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. No tak, tak, tak. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia Ro. Fajnie. To dawać to. Dawać. Okej. Okay. Chociaż tyle. Zobaczymy, jak szybko zdołasz panować nowy No i co teraz? Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. A, no tak. Okej. Dobra robota. Jeszcze raz. Magnicznym trafem tutaj można krzyczeć często. Ale jakbym chciał krzyczeć tak sobie wprost, później to nie. Oczywiście będzie większe przerwy. Jeszcze raz. Imponujące. Twój duchum jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał, smocze dziecię. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. Dobra, dobra. Nawet nie będę na niego czekał. Po prostu pora wyjść z tych ciemności. Swoją drogą muszę przyznać. Coś mi mówi, że wątek główny, tak po prostu mam przeczucie, nie wiem czym spowodowane, zostanie ukończony przez nas bardzo szybko. Ale wiecie co, może być tylko moje takie wyobrażenie, że to będzie łatwe. Mniejsza z tym zresztą. I się zobaczy później. Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie nowego. No, kontynuując, znam to oczywiście będzie cel, żeby jak najbezpieczniej to zrobić, tak nazwę. Co znaczy tylko tyle, że w sumie wątek główny będzie moim priorytetem, ale spokojnie tam. Jakieś rzeczy typu, powiedzmy, zajmowanie się kuciem pancerzy lepszych czy ulepszaniem też będę się bawił, no ale... Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić je w duchu. I swoją drogą mam jeszcze do was taką jedną prośbę. Ale to tak na przyszłość, powiedzmy. Do ostatecznego starcia całej gry chciałbym przystąpić w lepszy sposób. W zasadzie wiem, że jest na to mod, nie jestem pewien jak on działa do końca i czy jest w sumie, powiedzmy, na tą wersję. Ale powoduje on, że trzeba krzyczeć do mikrofonu, żeby postać wykonywała krzyki. Więc jeśli ktoś z was, no może zna linka, to mógłbym spróbować, jak mówiłem, na ostateczne starcie gry po prostu go zastosować. No tak, tak, dawaj. No już. Okej. Nie udało się, widzicie? Jesteśmy mistrzami. Tak szybkie opanowanie nowego tułum jest zadziwiające. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciom, ale ujrzę cię na własne oczy. Bogowie obdarzyli cię darem nie bez powodu. Tylko ty wiesz, jak najlepiej go wykorzystać. Przyszła pora na ostatnią próbę. No nareszcie. Odzyskaj ruch Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu, z jego grobowca w prastarej świątyni Ustengraf. Nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Okej. Dobrze. Niech niebiosa cię strzegą. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie to jest, bo już nie pamiętam. W sumie Mortal. Dobra. Ja w takim razie do Mortal i tam pójdziemy się tym zająć. Ale to wszystko, powiedzmy, na spokojnie, bo teraz
muszę jeszcze niewielkie zakupy w Białej Grani zrobić. Wiecie, na przykład mikstury, czy chociażby, powiedzmy sobie szczerze, no, jak to się nazywa? Może jakiś pancerz lepszy, jeśli się znajdzie. Ewentualnie, jeśli nie to, to zawsze jest jeszcze opcja, jak to się nazywało się... No tego, kamienie dusz na zapas. Ale zanim coś, to mam tu pierwsze spotkanie z oponentami z dodatku. Hej, ty. Chyba Dragonboard? Zdaje się, że się wyobrazi, tak myślę. W takim razie jest za późno. Kłamstwo już zagnieździło się w ludzkich sercach. Obnażymy podłość w ich sercach, wyrywając twoje! Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Miraka. Nikt go nie powstrzyma. O nie. Dobra. Standardowe, trzeba coś, powiedzmy, wyłączyć, to... O Jezu, Miśku, nie. Nie ukrywam, mocno się zawiodłem. A Bajak jak zwykle nie potrafi nic pożytecznego zrobić. Aj, no cóż. Trzymajcie po prostu kciuki, żeby się to udało wcześniej czy później. Zaczynam się już wrogowie mocno odporni na moje sztuczki. Tak. No cóż. Ups, teraz. Okej, czyli. No super, się zaczyna. No jasne. No jasne. Jak było tego... Mało, to jeszcze najgorsze jest w sumie to, że... Tak de facto, co... To mi właśnie... Nie chciałem jej uderzać, super. Nie, jeszcze się uzdrowiło, nie, wiecie co, nie. Ja chyba... No, będę się wkurzał tutaj porządnie. Czego ja zginęłem niby? Wiecie co, nie, ja sam nie wiem, co tu się dzieje się. Ale chyba mój pomysł na przejście gry łabędziak mi się pomału kończy. Czy to ciebie nie chcę słyszeć. Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Miraka. No drogą, tak ci polska, to chyba jeden z moich ulubionych broni, jeśli chodzi o wygląd. Dobra, jest chwila spokoju, co? Potrafisz wykonać zleconą robotę. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Dobra, wiesz co? Ja może teraz zrobię zakupy. Hełmy? Praktycznie wszystko, czego zapomniesz. No nie, oni mogą tu dalej zabijać, okej. W sumie nie mam co sprzedać tutaj. No dobra, wracając teraz. Co nam na sprzedaż? Norskie rękawice, w sumie takie same jak cesarskie. Ma trochę, nawet sporo. O co ja to kupiłem? To nie... Nie, nie, nie. Po prostu nie. Hej ty! Czy to ciebie z... Nie chcę s... Wszyscy Nie, super. Po prostu super. Jeszcze rozładowało. No, w sumie. Najpierw by się tym zajął strażnik miejski, a ja po prostu ewentualnie strzały pokolicuję i tyle.
Ale to przeżyję. To oni pozbyli się strażnika miejskiego? Serio? Wielka kultystów wymorduje całe miasto tylko dlatego, że ja jestem ograniczony do łobczaka. Tego bym się powiem szczerze nie spodziewał. No, niestety wygląda na to, że jestem teraz zmuszony zakończyć wyzwanie na jakiś czas, bo nie da się w sumie tego przejść w taki sposób. Unikaj przełęczy kruchej piszczeli. Leży na południowy stąd. Hej, ty! Czy to ciebie zbyt? Dobra, trudno. Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Mirak. Trudno. Możecie pisać, że zepsułem cały challenge, no ale tego nie da się po prostu zrobić w taki sposób, więc... Chociaż tyle. I od czegoś umarłem oczywiście, bo czemu by miało być inaczej? Dobra. Nie jest to może najlepszy sposób, ale... Czemu zwykłym spętanym mieczem się walczy jak rapierem jakimś? Niestety. Jestem przymuszony do tego, więc... I umarłem. Wiecie co, może spotkamy się jak już zajmę się tym wrogiem jakoś lepiej, bo na razie nie widzę tego po prostu. Oj, dobra. Jak widzicie, pokonałem pierwszego kultystę. Oj, nie było za łatwo, ale... Okej. Pazurem przywołanym się udało. Nie wiem, gdzie jest drugi. Ale chyba też martwy. Tak więc... Nie wiem, szczerze... Czy tego chcecie, czy nie, chyba muszę się przygotować na to, żeby... No, jeśli trzeba będzie, to właśnie, żebym miał przygotowany jakiś ten czar... Typu właśnie ten pazur. Nie wiem, czym się różni on od miecza w sumie, ale żeby nie było, zostawiam sobie ten pazur na trójkę. Na kiedy są sytuacje, no po prostu widzieliście. Pokazałem wam w sumie, jak już się udało, ale gdyby nie ten pazur, to nie wiem, jakbym sobie poradził. Tak to po prostu mam zawsze coś takiego. Nie jest to potężne na krytyczne sytuacje, ale jak mówiłem, jeśli będą sytuacje, które da się przejść normalnie czy coś, to postaram się tego nie używać. Wybaczcie za to wszystko, ale niestety tak wynikło. I w sumie na ten moment będę chyba kończył już tyle wrażeń, to po prostu nawet po prostu nie chciałbym, wiecie, powtarzać czy coś. Mówi się, że Ulfric Gromowładny zamordował najwyższego... Chyba mi się z tym, to teraz jeszcze tylko... Nie twierdzę, że jestem najlepszy. Właściwie tak. No Jezu, nie chciałem tego robić. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Ale dobra, mi się z tym, jeszcze teraz tylko na zakończenie właśnie... Delikatne sprzedawanie. No i wiecie co, no, nie będę ukrywał co dalej, to już się zobaczy później. Ale nie ukrywam, sam szczerze powiem, nie wiem. Nie przyjemnie grało, ale teraz pojawili się oni, musiałem zrezygnować z challenge'a. Miejmy nadzieję, że w sumie reszta gry też nie będzie tego wymagała, chociaż sądzę, że już po tym, że teraz się poddaję, to raczej dalej będzie jeszcze gorzej. A co tego właśnie muszę zobaczyć? Okej, czyli rękawice kultysty i buty nie były niczym takim szczególnym, tylko ten hełm był lekką zbroją. Okej, warto wiedzieć. Taką pancerz kultysty. Powiem wam szczerze, chyba z wyglądu jeden z moich ulubionych, no patrzcie. Naprawdę nie będę was okłamywał, ale to jest chyba naprawdę mój ulubiony ubiór. Gdyby to jeszcze był pancerz zwykły, to ja bym tak mógł po prostu postać stworzyć, która łaziła w tym nawet ze względu na wyglądy czy coś. No, oczywiście tak nie będę łaził czy coś, tak tylko pokazuję, że po prostu moim zdaniem nieważne jaką klasą się gra, jaką rasą, po prostu jeden z najlepszych wyglądów kiedykolwiek. Ale dobra, póki co mniejsza z tym, ubieramy to wszystko. Oj, no i w sumie dużo się dzisiaj nie stało, ale
ze względu na to, ile ja musiałem poświęcić czasu na dobicie ich, żeby nie było ponad, no dobra, ponad pół godziny na pewno się męczyłem z tym, aż w końcu się jakoś to udało. Więc no, ja dziękuję za wszystko, przed chwilą chyba zapisałem, więc miejmy nadzieję, że tak. A jeśli nie, to w sumie zapiszę i tak jeszcze raz pewnie po zakończeniu nagrania. No i póki co, to tyle, dziękuję, trzymajcie się, hej!